Tak, każdy rajd jest ciekawy, każdy ma swoją specyfikę, swoją historię i każdy do tych rajdów się zalicza. Może Rzeszowski czy wybitnie? Nie wiem, no tu zawsze było ciekawie, bo często gęsto bywało, że mieliśmy taką piękną pogodę jak teraz, po czym nagle przyszła burza, spadł deszcz, było mokro, potem wyschło. Także sporo takich różnych ciekawych historii na tym rajdzie się wydarzyło. Sama charakterystyka trasy, dużo zdradliwych miejsc, pułapek? Jest sporo, jest nowy odcinek, który jest bardzo wymagający. On co prawda idzie w sobotę dopiero, ale naprawdę jest wymagający i może się tutaj różnie wszystko potoczyć. Na pewno będzie ciekawy rajd. Jak wytrzymujesz ten upał? Ja lubię takie upały, lubię, że tak powiem, taką duchotę w samochodzie, także mnie to nie przeszkadza. Czyli raczej nie będzie problemów z utrzymaniem skupienia w takich warunkach? No, nie sądzę, nigdy nie miałem z tym problemu, także nie podejrzewam, żebym tutaj miał. Jak przygotowanie i ustawienie auta po ostatnich testach? W porządku, no, samochód mamy w specyfikacji grupy R, w pełni grupy R, taki jak przepisy pozwalają, więc jest okej. Ale doszedłeś już do porozumienia z zawieszeniem, bo jeszcze w ostatnich rajdach zawsze mówiłeś, że tam parę rzeczy trzeba. No zawsze gdzieś trzeba w nowym samochodzie coś poprawić i tutaj tak, także zobaczymy. No, nie nastawiam się na jakieś wielkie rzeczy, bo tamte rajdy pokazały, że nie wiem czemu, ale nie jesteśmy jakoś w stanie. Znaczy, o ile ze 2000 samochodami to jest normalne jakby z natury, że no umówmy się, tamte samochody są dwa razy droższe ponad i one muszą być szybsze, także z nimi nie jest łatwo walczyć. Ale postaramy się tutaj, zobaczymy.